Z nami Tomasz Śnieg, rozgrywający zespoły Startu Gdynia. Tomek, przez większość spotkania byliście lepszym zespołem niż AZS Koszalin, jednak co nie zafunkcjonowało w końcówce, dlaczego to AZS wygrywa dzisiaj, a nie wy? No, takie mieliśmy założenia, żeby po prostu nauczyć swój styl gry zespołowi z Koszalina. To nam się udawało, można powiedzieć, do początku czwartej kwarty, gdzie po prostu brak komunikacji w obronie. AZS ponowił przez zbiórkę w ataku kilka akcji, trafili kilka ważnych rzutów, dogonili nas, no i po raz kolejny przegrywamy w końcówce. Nie wiem, no już to staje się nudne, że tłumaczymy się brakiem doświadczenia. W całym spotkaniu popełniliście 22 straty przy 9 stratach rywala. Czy w twojej ocenie te straty, ponad 20 strat, to właśnie było kluczowe przy dzisiejszej porażce? No na pewno była to jedna z przyczyn naszej porażki. No 22 straty na poziomie ekstraklasy to jest po prostu jakiś żart. Dziękujemy bardzo. Naszym rozmówcą był Tomasz Śnieg, rozgrywający Startu Gdynia.